Krzysztof Pilarczyk, czyli Dobi FM. Polarczyk. Tak, Polarczyk tym razem, ponieważ u mnie na klawiaturze, jak to wszyscy mogą stwierdzić, brakuje tutaj, nie wiem, litera I się może pomylić z literą O, dlatego Krzysztof nie jest Pilarczyk, ale Polarczyk tym razem. Nieistotne, ta sama osoba. 14 punktów straty do pierwszego miejsca, dobrze mówię, i przewaga nade mną w postaci 5 punktów. Krzysiu, nie wiem, plany na te ostatnie 10 spotkań. Czyli zacznę na pewno od tego, że przed tą trzecią naszą kolejką 10 spotkań miałem plan wygrać dwukrotnie z Mateuszem i to zrobiłem. Gratulacje, 2 razy 1-0. I poprawić wyniki na wyjeździe to też zrobiłem, przegrałem tylko 3 razy. Szkoda, że 2 razy z tego to był komputer. No i teraz już trochę jest, że tak powiem, mokro w gaciach, bo Barty goni, ale myślę, że jak nie zrobię czegoś głupiego, tak skrajnie głupiego, to drugie miejsce obronię bez większych problemów. Wiesz, życzę Ci powodzenia jako człowiek, który organizuje te rozgrywki, ale jako osoba, która Cię goni, no chciałbym, żeby jednak Ci się nie udało. Jednak myślę, że do końca będzie wyrównana walka, także będzie dzisiaj spotkanie. Zobaczymy, co się wydarzy. Dzięki za wywiad. Dzięki.